Witam Was, moi kochani. Kontynuujemy to, co skończyliśmy tu, czyli mamy skręconą tą belkę. Mam szczemiona zrobione z FI8, z racji tego, że fizycznie nie mamy na obiekcie szóstki, dlatego A8 i owszem, zostało inwestorowi tutaj jeszcze z fundamentów, więc wykorzystamy to jak najbardziej. I w środek nie dawałem dwunastki, tylko dawałem dziesiątkę, pręt taki kawałek znalazłem, więc go wsadziłem tutaj, żeby wykorzystać materiał. I teraz tak, kwestia tych elek, czy są potrzebne? Nie są potrzebne, moi drodzy. Jakbym zrobił to na prosto, też by się nic nie stało, bo podparcie by miało to na słupie. A tak czy siak musimy to po prostu dorobić jeszcze, kontynuować, czyli tu jeszcze przyjdą pręty, które będą szły do góry i wystawały nam w tym miejscu do wieńca, więc no i szczemionka dołożymy, żeby to grało, bo słup musi iść do złączony z wieńcem, który tutaj będzie, a belka jest tutaj w zasadzie jako nadproże, jako podparcie, to w zasadzie tych elek nie trzeba było, ale ja sobie zrobiłem z racji tego, że jak tutaj to skręcę do kupy, moi drodzy, to już mamy ten dystans, jak wyciągnę tą knapkę, to mamy dystans zrobiony, tam tylko podłożymy z jednej strony i sprawa załatwiona. Także elki naprawdę niekonieczne, ale też żeby nie obcinać drutów, po prostu to wygiąłem i tyle. Na pewno tutaj też to nie zaszkodzi. No i potem skontynuujemy sobie w ten sposób, tutaj jeszcze zwiążemy do góry pręty, a tutaj zrobię już na tym odcinku mniejsze szczemionka, z racji tego, żeby mi wieniec potem naszedł, jak będziemy mieć wieniec, najdzie mi na te druty, czyli one będą centralnie potem nasadzone, znaczy wieniec będzie nasadzony na te druty, w ten sposób to rozwiążemy, dlatego tutaj będzie te przewężenie, tu wskoczy jeszcze jedno szersze szczemionko, natomiast tutaj już dognę sobie mniejsze i będzie po temacie. No i kwestia zaszalowania tego teraz i no i zalania, bo to musimy sobie zalać ten element, widzicie, do tej wysokości, dlatego tutaj mam ten dystans zostawiony w tym miejscu około 3 cm, dlatego że tutaj mamy podbicie już na tych naszych szczemionach, ósemkach, więc w tej chwili widzicie, mamy 3 cm, jakbym przystawił to tutaj, to ten centymetr mamy niżej, czyli otulina 2 cm jest zachowana tutaj u góry tego naszego szczemionka. Dlatego to też musicie brać pod uwagę. Ja te szczemiona sobie giełem tutaj na miejscu, na wymiar zmierzyłem sobie, jakie potrzebuję i takie sobie dogiąłem. Gdybym wziął takie fizycznie, jak powinny być do wieńca, oczywiście mamy to za wysoko i byśmy musieli bloczek docinać do murowania, a tak zrobiłem sobie po swojemu i też jest... I też jest dobrze. Dobra. Jedziemy też z tymi słupami, czyli uzupełniamy te elementy. Widzicie tutaj szczemionka podokładane, pręty podokładane i już jesteśmy na finalnym etapie, bo wystawiamy to ponad górę muru. Tutaj taka sama sytuacja. No i potem nasadzimy na to wieniec i tak to wygląda. Tam też Darek teraz to dokręca. Zresztą po kolei każdy jeden uzupełniamy przed zaszalowaniem tego, no bo później będzie to niewykonalne. Dobra, moi drodzy, bierzemy się za obrys, czyli robimy ten temat tutaj z obrysówką, z racji tego, że no tamto mamy zalane, więc musimy brać się za ten temat. I tutaj mamy dwie jakby różne sytuacje, czyli tutaj musimy zrobić na tym poziomie, z racji tego, że tu będzie jeszcze wypuszczony taki jakby zadaszenie nad wejściem w tym miejscu, więc tutaj przykręcimy sobie deskę, robimy to z dwóch kawałków, bo przywiózł nam strasznie wąskie deski, więc musimy też mieć jakieś mięso, żeby przez te białe przekręcać. Natomiast tutaj zewnętrzne będzie podniesione już o wieniec, to Wam pokażę, jak to ogarnąć. Tutaj na razie robimy sobie do poziomu tą dechę naszą. Można sobie wkręcić takie pomocnicze, żeby były na jakąś tam daną wysokość i też to będzie. Tam maksymalnie, Darek, ile damy radę, to się tam potem z tamtą następną skręci, nie? No i to musimy teraz zrobić w ten sposób, czyli może wkręty sobie nakręćmy, nie? Będziemy mieć łatwiej, nie musimy tego trzymać i na klinkach sobie wypoziomujemy. Czyli mamy tutaj do wyznaczenia wysokość, mniej więcej patrzę według tego, 12 cm, 12,5 zaznaczę od góry, czyli w tym miejscu i tutaj Darkowi też jednego wkręcimy, jak najdalej może, nie? 12,5. Można te dłuższe, można zwykłe, tam już na takie przytrzymanie. My stosujemy te siódemki zawsze, tak jakoś się nauczyłem, żeby tym robić. Jest to łatwiejsza sprawa. Wkręt po prostu dalej wystaje i... No dźwignij go trochę.
Dobra. I tutaj ta sama sytuacja. Też zakręcę, żebyśmy mieli łatwiej robić. Dobra, no i teraz możemy sobie na tych wkrętach to oprzeć tutaj w ten sposób. Darek przytrzymuje, ja wystarczy, że wezmę sobie poziomiczkę małą. Ty masz tutaj tą, nie? I teraz bierzemy dwa poziomy z jednej, z drugiej strony. Czekajcie chwilę, muszę się tutaj ogarnąć troszeczkę, bo na razie jesteśmy w proszku. Tu mam za dużo, więc możemy sobie go pobić na dół w ten sposób. Tu trzymam poziom, żebym miał ten poziom zrobiony. Wtedy wiemy, że mamy na równo. Masz? I tutaj zaraz szpaksami schwycimy na przelot, czyli przez te białe elementy. Powiem wam, te szpaksy już chyba wyparły wszelkie śruby do szalowania. Każdy już na tym jedzie. I teraz jak skręcimy sobie w 3-4 miejscach, spokojnie wystarczy. Tamtej nie musimy montować jakoś specjalnie. No i teraz jeszcze ustawić do poziomu, żeby było. Chyba nie celuję nawet tego. Oczywiście, że nie celuję. No właśnie. Zawsze jak nagrywam, to gdzieś się majtnę, albo stres mnie wpieprza żywcem. Dobra, jedziemy drugiego w tym miejscu. Dobra, tego już mamy trafionego. No i w ten sposób, i tam z drugiej strony Darek trzyma też tutaj do poziomu. No i też zaraz gdzieś tutaj go skręcimy. Czekaj, bo bit mi został. I to będzie w zasadzie jeden sposób ścian wewnętrznych, no bo to robimy ściany wewnętrzne, więc to też traktujemy jako ściana wewnętrzna, mimo tego, że jest na zewnątrz. Dobra, i nie musimy już tego trzymać. No i uzupełnić sobie szpaksami. I to jest jakby temat tutaj jeden. Natomiast drugi, jak dojdziemy, to wam pokażę, jak ogarnąć ten drugi temat, czyli wysunąć te burty wyżej. Dobra, tego mamy sprasowanego i pamiętajcie, moi drodzy, wykręcajcie te wkręty, bo jak się o tym zapomni, to potem już jest ciężko rozszalować te deski, bo to szalunki stoją jakiś czas, więc trzeba o tym pamiętać, żeby za każdy raz sobie to wykręcać. No i dobra, jedna tak jakby wewnętrzna, traktuję to jako wewnętrzną sprawę, bo to co wam mówię, to będzie wypust jeszcze taras, takie zadaszenie nad wejściem, czyli te wewnętrzne mury, które mamy, też tak traktujemy. Natomiast dalej już w tamtą stronę i tą stronę musimy traktować jak zewnętrzne, czyli musimy sobie wymierzyć nasz wymiar tego dołu. Czyli w tej chwili mamy, moi drodzy, tutaj taką sytuację. Mamy od kreski, mierzyliśmy 35 cm, czyli od dołu, od punktu 0 zostało zrobione na 230, szczelone szlak sznurkiem, i od tego 35 mierzymy do góry blatu. To co wam kiedyś pokazywałem i tłumaczyłem, tutaj się nic nie zmieniło. I teraz musimy zrobić 235. W projekcie mamy 267, czyli 230 plus 35 daje nam 265. No i 2 cm przychodzi jeszcze płyta na górę, czyli takie coś będzie zaszalowane, czyli docelowo dół betonu będzie na wysokości 267 cm. Natomiast musimy do tych 267 dodać 16, bo taką mamy grubość naszej płyty, po prostu naszego betonu, czyli burta od deski odejmuje 2 cm na obicie, czyli musimy 18 cm mieć różnicy między tym poziomem a poziomem tutaj górnym tego naszego elementu. Więc musimy sobie zaznaczyć teraz na płycie, będzie nam najprościej. Spróbujemy coś tu wybrać z tego, tam to może puścimy na zewnątrz, nie? No jest tak jak jest, no te płyty są
Ta jest lepsza chyba, nie? No ciężko tu coś z tego wybrać, powiem wam szczerze, no ale postarajmy się. Czyli wiemy, że tutaj mniej więcej mamy 12 cm i tam potrzebujemy 18, więc sobie zaznaczmy na 12, 18, 30 cm wychodzi. Zamontujemy sobie też te śruby pomocnicze. Śruby pomagają, naprawdę, jak sobie zamontujecie, to będziecie widzieć, że naprawdę robią robotę. No nie trzeba tego trzymać. Gdzie to ta kreskę zrobię? Już tych kresek jest. Dobra, dajemy sobie ją. Może za blisko, no. Nie, może tam obejmie, wiesz. No i teraz musimy wysunąć już to. Czekaj, tak jak teraz, Darek, no. Dobra, to tam wyda. W ten sposób, czyli wysuwam już tam do końca. Tam będzie doszalowany ten nasz słup jeszcze do końca. No i do dołu tego szalunku brakującego też będzie dorobiony po tym. Wiadoma sprawa. I teraz, moi drodzy, jak sobie przyłożymy poziomiczkę w ten sposób, można sobie to sprawdzić. Jeden punkt wam wystarczy, potem lecimy już do poziomicy, wszystko w koło. Nie trzeba nic kombinować. Czyli tutaj różnica między tym a tym powinna wynieść 18 cm. I tak też mamy, widzicie, 18 cm. Jak tutaj położymy jeszcze dwójkę, opłytujemy ten strop, no to będziemy mieć 16 cm betonu. I tutaj z marszu wychodzi nam wieniec na 30 cm. To, że on jest na 30, nie ma znaczenia, on po prostu będzie robiony pod ten wymiar, który tutaj mamy. Dlatego ja te szczemionka sobie szykuję jakby później, tak? Czyli mogliśmy pomurować jeszcze 12, czyli zamiast tej 12 moglibyśmy zrobić 24 bloczek i teoretycznie wyszłoby nam, tak? Bo byśmy mielibyśmy tutaj dodać 12 cm. No nie wyszło, bo wieniec by wtedy miał 18 cm, dlatego padła decyzja, że robimy to niżej. Wyższy jak najbardziej możecie zrobić. No nie zmniejszajcie już sobie tego wieńca, który jest gdzieś tam w projekcie 24 czy tam 25. Niech tak zostanie. Możecie manewrować sobie, po prostu wypuścić wyżej deskę i sprawa załatwiona. I teraz tak, chwycę sobie to, ustawimy mniej więcej do poziomu tą pierwszą naszą płytę, ten starter, żebyśmy mieli. Tam delikatnie do góry, Darek, byś musiał podciągnąć. No od czegoś musimy zacząć, tak? Wiadomo, że nikt tutaj z tego nie będzie potem jeszcze troszeczkę. No i dobra, i tak mamy ustawione. I tutaj zaraz dwa szpaksy skręcam na gotowca, żebym miał od razu. No i potem każda kolejna będzie poziomowana do tej płyty. No te płyty jeszcze fajnie w miarę się poziomuje, bo są dość równe, powiedzmy. Natomiast z deskami bywa różnie, moi drodzy. Czasami zdarzają się w środku jakieś tam buły. Do tego nie przeskoczymy, tak? No to już jest tak prosty strop, jak materiał mamy prosty. Wiadoma sprawa, z tym się wiele nie da zrobić, ale trzeba się starać, żeby to jakoś też miało ręce i nogi. Więc tutaj patrzę tylko, mam go nawet przy samym dole, bo płyta jest dość szeroka, więc tu raczej. No i dobra, mamy ją łapniętą. Tu w drugim miejscu zaraz złapiemy, żeby nam nie uciekała. No i dobra, już jest przygotowane. Potem zostanie tu jeszcze dołożony kawałek blaciku, może zaraz sobie tutaj dotniemy, skręcimy z tym, bo to też traktujemy jako wewnętrzną trawę, ale żeby to zrobić, musimy już mieć zwymiarowany tutaj odpowiednio, żeby tego nie przepuszczać. I wtedy byśmy mogli też dwoma szpaksami tutaj łapnąć i sprawa załatwiona. No i śruby oczywiście wykręcam, żeby mi nie kolidowały. Na dwóch szpaksach, jak zrobicie, możecie podkładać knapki, ja nie podkładam, bo w zasadzie nic tu, ta knapka, jakbyśmy dawali w tych miejscach, niewiele mi tu wniesie, bo płyty są dość sztywne. Tamtą też mogę spokojnie wykręcić i pokażę wam, jak to kontynuować. Dobra, tutaj domierzymy, moi drodzy, od razu ten kawałek. Darek trzyma tam do pionu. Masz? No.
na 82,5 trzeba uciąć tą deskę. I taką deskę damy, żeby po prostu, jak będą tutaj zamykana ta burta, żeby deska nam nie przeszkadzała. Będzie na równo z tym słupem i spokojnie wystarczy, bo potem 82,5 dni, no. Łata niepotrzebna. Chodzi o to, że jak tutaj sobie zamontujemy tą, już skręcimy na zicher, to wtedy będziemy mogli po prostu, tamtą też mogliśmy sobie tak wymierzyć, ale ja sam tutaj miałbym problem, dlatego lepiej niech przestaje, bo tam będzie potem z tamtej strony do czego przykręcić. Dobra, moi drodzy, ten mamy zmontowany, tą deskę też mamy tutaj przygotowaną w ten sposób, odmierzoną do łaty, pokazywałem wam, trzyma. I tutaj skręcam sobie knapkę i wstępnie jeden wkręt mi tu wystarczy, żeby przytrzymać tylko ten blat. Tam Darek ma wkręcony wkręt na 20, na 30 cm, tak żeśmy tu robili. No i teraz tylko przykładam tą łajzę, którą tu mamy. I ja sobie tu licuję tą górę, żebym miał na tyle, na ile można to zlicować. Też potem powiem wam szczerze, różnie to bywa, ale w ten sposób sobie zlicuję i łapnę sobie tym wkrętem i tutaj już nie musimy tego trzymać. No i teraz wystarczy poziomiczka, żebyśmy mogli mieć tutaj jakiś poziom, tak? Czyli stąd ustawiamy sobie do poziomu, troszkę do góry tam musisz dać. Chociaż te blaty, powiem wam, też zostawiałem wiele do życzenia, ale no tak by to było, wiesz? Tak jak teraz. No i w ten sposób poziomujemy. No to jest wszystko, co możemy tutaj zrobić na tym etapie, tak? Nie musimy tutaj do lasera nic, bo widziałem też, niektórzy do lasera ustawiają. Spokojnie, taki temat wam wystarczy, bez pierdzielenia się i macie święty spokój, że też będzie dobrze zrobiony szalunek. No i tak kolejne i kolejne. No i oczywiście zaraz wskakują szpaksy, żeby to łapnąć do kupy. No my tutaj tego białego mamy dość dużo, więc walimy przez białe. Po to też żeśmy to robili, żeby sobie to skręcić w ten sposób. I na taką płytę ze 4 szpaksy spokojnie wystarczą. Więcej nie musicie dawać na 2 metry, czyli tak wychodzi średnia co pół metra. I tutaj oczywiście te śruby zaraz uzupełnić i też można jednym jeszcze machnąć tutaj przez ten środek. Ta knapka jakaś taka trochę nie za bardzo, ale możemy ją wymienić po prostu na inną i w ten sposób robimy do samego końca. Blatów nie docinamy, więc mamy tam różne wymiary, 150-100, więc taki, który najmniej będzie nam wystawał, żeby go po prostu nie obcinać. Dobra, tak to wygląda, moi drodzy. Ała, na chwilę obecną jeszcze bym szpaksa wpierdzielił. Kończymy, bo już jest pora na nas. Mamy dojechane dotąd, no tam będziemy musieli robić podciąg, czyli tutaj robimy podciąg jeden tu nad prożę, czyli zakończyliśmy sobie w tym miejscu, żeby z całego blatu przelecieć. Takie długie mamy blaty, więc żeby załapać się na kawałku muru i tam na kawałku muru i tutaj sobie potem zepniemy też z drugiej strony blatem, więc tak to będziemy tutaj działać. Pierw będziemy musieli zamontować ten dolny tutaj, a potem do niego ten, no i zewnętrzne systematycznie po kolei. Czyli mamy raz, dwa, trzy takie elementy, które musimy przeskoczyć, no i okno narożne nas czeka. No i tam to domurować potem jeszcze musimy, żeby po prostu zamknąć tutaj te pomieszczenie już na 100%. No i tyle. Myślę, że jutro jeszcze, maksymalnie pojutrze, i będziemy gotowi z tym tematem. Zostają schody. No tu gdzieś musimy podnosić, wiesz? No, także tak to wygląda. Dobra, nie będę marudził, także wykończymy. Miejcie się, do następnego.